Cześć, witam Ciebie serdecznie. Dziś poznasz inspirującą historię o pewnym fachowcu, który idealnie nadawałby się do programu Usterka. Żarty żartami, ale tak poważnie, poznasz historię fachowca, który źle zbudował i spieprzył wszystko, co się dało w budowanym domu. Także oglądaj do końca, zapraszam do słuchania tej historii. Pewien budowlaniec stwierdził, że ma już swoje lata, jest stary i nie chce mu się już więcej pracować. Chce mieć więcej wolnego czasu i cieszyć się swoją rodziną. Postanowił więc przejść na emeryturę. Powiedział swojemu szefowi, że planuje porzucić biznes budowlany i zacząć cieszyć się życiem rodzinnym u boku swojej żony, dzieci i wnuków. Co prawda nie otrzymywałby już zapłaty za swoją pracę, ale wysoka emerytura, na którą liczył, wystarczyłaby mu na wiedzenie dostatniego i spokojnego życia. Szef troszkę się zmartwił tą decyzją, ponieważ facet był naprawdę świetnym fachowcem. Poprosił go o ostatnią przysługę, wybudowanie jeszcze jednego, tego ostatniego domu. Fachowiec zgodził się, ale po jakimś czasie stało się oczywiste, że nie ma już serca do tej roboty. Wszystko robił na odpieprz, byle jak najszybciej skończyć. Pozwolił sobie na słabe wykończenie i używanie niskiej jakości materiałów. Zatrudnił do pomocy niewyszkolonych pracowników. Był to dość niefortunny sposób na zakończenie tak wspaniałej, wieloletniej, pełnej rzetelności i uczciwości kariery. Gdy budowlaniec ukończył zlecenie, szef przyszedł na inspekcję domu. Gdy to już zrobił, wręczył fachowcowi klucze do drzwi i wypowiedział słowa: "To jest twój dom, mój prezent dla ciebie. Chcę ci w ten sposób podziękować za udane lata współpracy. Będzie mi ciebie brakowało. Byłeś naprawdę świetnym fachowcem. Dziękuję." Budowlaniec był w szoku. Po słowach, które usłyszał, w jego oczach pojawiły się łzy. Nie wiedział, co ma powiedzieć. Zamurowało go. Jaka szkoda! Gdybym tylko wiedział, że buduję swój własny dom, zrobiłbym to wszystko kompletnie inaczej. Starałbym się najbardziej, jak potrafię. Dałbym z siebie wszystko. Morał historii. Ty budujesz swój własny dom. Podobnie jest z nami i z naszym życiem. Budujemy własne kariery, własne życie każdego dnia. Często dajemy z siebie mniej, niż nas na to stać. O wiele mniej, niż potrafimy. Nie wykorzystujemy w pełni całego swojego potencjału. Po pewnym czasie jesteśmy zszokowani, że musimy mieszkać w domu, który sami sobie zbudowaliśmy. Gdybyśmy tylko mogli to wszystko zrobić jeszcze raz, zrobilibyśmy to zupełnie inaczej. Niestety, podróże w czasie to wciąż science fiction. Jesteśmy budowlańcem własnego życia i nie bez powodu powiedzenie mówi: jesteś kowalem własnego losu, lub inne: jesteś kapitanem swojego statku. Każdego dnia wbijasz gwóźdź, układasz belkę, wznosisz kolejną ścianę. Każdego dnia piszesz scenariusz do filmu, którego jesteś reżyserem i głównym aktorem. Ten film nazywa się Twoje życie. Twoja postawa, twoje dzisiejsze wybory pomagają budować dom, w którym będziesz mieszkał jutro i przez resztę swojego życia. Dlatego buduj mądrze.